Zobaczcie, dzisiaj gromadzicie się na parafiadzie dlatego, że wielu ludzi włożyło w to ogromne serce, aby zorganizować dla was te rozgrywki sportowe, to spotkanie, przygotować nagrody. Znajdujemy się przed budynkiem Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie, gdzie ma swoją siedzibę Uczniowski Klub Sportowy Gminy Pelplin, tenisista Rudno. On jest właśnie organizatorem drugiej regionalnej parafiady dzieci i młodzieży diecezji pelplińskiej. Rozgrywamy ją w czterech miejscowościach. W Słupkowach, gdzie odbyła się msza inauguracyjna, oraz na obiektach zespołu szkół odbywają się dwie konkurencje sportowe. To jest unihokej i piłka nożna w wykonaniu dziewcząt i chłopców ze wszystkich typów szkół. W tym miejscu, gdzie jesteśmy, rozgrywany jest turniej tenisa stołowego dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i rodzin. Następnie przeniesiemy się do Gniewa, gdzie na wielkim obiekcie hali widowiskowo-sportowej odbywają się następujące konkurencje. Badminton dziewcząt i chłopców, tenis stołowy dziewcząt i chłopców oraz szachy i warcaby, tak samo rozgrywane w różnych typach szkół, dla dziewcząt i chłopców. Najlepsi zawodnicy, najlepsze drużyny otrzymają liczne puchary i medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Na zakończenie jutro, po rozegraniu turnieju koszykówki, turnieju siatkówki oraz sztafetowego biegu przełajowego, odbędzie się uroczyste zamknięcie naszej imprezy dwudniowej. Będzie to miało miejsce w katedrze, gdzie odprawiona zostanie msza święta w intencji uczestników parafiady naszej i ich rodzin. Uczniowski Klub Sportowy Tenisista z Rudna przy wsparciu władz samorządowych, burmistrzów, wójtów obecnych także tutaj z Pelplina, i z Gniewa, i Słupków, także przy wsparciu obecnego tutaj pana posła, stworzyli dzieło, które wczoraj i dzisiaj dokonało się w tym środowisku, gdzie setki dzieci i młodzieży mogło pokazać, jak pięknie rozwijają się, jak pragną twórczo, zdrowo spędzać czas.